Cześć! Przed nami dzisiaj zimowy odcinek Inspirownika Wychowawcy Przedszkola, a w nim postawimy spory akcent na logopedię. Będzie dużo ćwiczeń logopedycznych, oczywiście z zimą w tle. Mamy też dla Was bonusowe materiały w formie kart pracy, również z zimą, więc będą ciekawe zadania związane ze śniegiem, którego ostatnio zbyt często nie widujemy, więc przynajmniej będziemy go widzieć w wyobraźni. I jak zawsze prace plastyczne, zabawy ruchowe, także zapraszamy. Zaczynamy sobie od tej zimy w naszych wspomnieniach, bo już nam chyba tak trochę weszło w krew, że na początek trochę wspominamy. Co Ci się najbardziej kojarzy z zimą? Albo taka Twoja ulubiona zabawa z dzieciństwa z zimy? Ja muszę przyznać, że mam duży orzech, ciężki orzech do zgryzienia. Jeśli chodzi o zimę, to ona mnie się najbardziej kojarzy z takimi czerwonymi policzkami, jak się wracało z takich mroźnych spacerów. Także z tym najbardziej. No ale też wiadomo, ze śniegiem, którego teraz niestety nie ma. Także ja pamiętam, zawsze budowaliśmy jakieś bałwany, raz iglo. Także to udało jest coś, Ci się zbudować iglo? Tak, no, byłam już trochę starsza. Ale takie duże, żebyś mogła do niego wejść? Tak, udało się tam do niego wejść. No proszę. Tak, jednej zimy, super było. Ja nie zbudowałam nigdy iglo, ale to jest bardzo fajna sprawa. No, życzę nam, żeby może tej zimy albo jakiejkolwiek w najbliższej przyszłości nam się to jeszcze udało. Ale dzisiaj u nas będzie sporo śniegu. Zaczynamy sobie od dwóch scenariuszy, które znalazłyśmy dla Was i oczywiście znajdziecie je w źródłach, więc tam odeślemy Was, żebyście zobaczyli sobie całość, włącznie z celami i taką rozpiską również teoretyczną. Natomiast my wybrałyśmy kilka rzeczy, które chyba tak najbardziej wpadły nam w oko z tych scenariuszy. Tak, tak. Ja swój znalazłam na stronie miastodzieci.pl i tam też będziecie mogli go zobaczyć w całości. I co mi się spodobało? Po pierwsze, taka zimowa wersja podchodów. I to nawet nie podchodów na zewnątrz, tylko takich, które można znaleźć, które można przeprowadzić w klasie. I to nawet nie są do końca podchody, bo chodzi o to, że ukrywamy w kopertach jakieś fragmenty, na przykład obrazków, z czego nam powstają takie pudzle, i prosimy dzieci o znalezienie tych kopert. Możemy zostawić im fajne wskazówki, albo możemy zostawić takie ślady w postaci śnieżynek powycinanych wcześniej. Na pewno gwarantowana fajna zabawa. Zamiast kawałków układanki mogą też być na przykład zagadki zimowe, o których też chyba dzisiaj będzie fragment. Tak, druga rzecz, nie wiem czy spodoba się wychowawcom, czyli bitwa na śnieżki. No ale zapytacie, jak to bitwa na śnieżki, skoro śniegu nie ma? Otóż śnieżki można zrobić sobie z gazet. Minus jest taki, że jest z tym sporo bałaganu, bo takich śnieżek, żeby zabawa była naprawdę fajna, trzeba przygotować się sporo. Plus jest taki, że no właśnie, zabawa jest super. I cały myk polega na tym, że dzielimy dzieci na dwie drużyny, dajemy im porówną ilość śnieżek i po prostu pozwalamy się przerzucać tymi śnieżkami. Oczywiście z zaznaczeniem, że raczej nie celujemy w siebie nawzajem, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej tych śnieżek przerzucić na drugą stronę, a na umówiony znak liczymy, która drużyna ma tych śnieżek więcej na swojej połowie. No i ta, której się udało odrzucić więcej tych śnieżek, wygrywa. Może być też na odwrót, jak chcecie. Trzecia zabawa, która bardzo mi się spodobała, a kojarzy mi się też trochę z moim dzieciństwem, bo jak byłam mała, to w czasie zimy, kiedy jeszcze nie umiałam jeździć na łyżwach, miałam w przedpokoju takie kafelki. Zakładałam sobie takie typowe materiałowe kapcie i udawałam, że jeżdżę na łyżwach. I to też jest bardzo fajna zabawa. Tutaj akurat była propozycja, żeby owinąć nogi gazetą i obkleić taśmą. To jest trochę ryzykowne, trzeba bardzo uważać przy czymś takim, bo łatwo się poślizgnąć, więc dużo ostrożności zaleca się przy takiej zabawie, ale na pewno też jest dużo radości, co wiem po sobie. Chociaż może faktycznie lepszą opcją byłyby takie po prostu materiałowe kapcie z zastrzeżeniem, że każdy musiałby je wtedy do zabawy mieć. No i ostatecznie lepienie bałwana to jest dla mnie zagadka, bo ja nigdy czegoś takiego nie próbowałam robić jako dziecko, a mianowicie z gazety i taśmy klejącej. Czyli tak jakbyśmy nawet po tej zabawie w tę bitwę śnieżną wykorzystać to. I zobaczcie, to ma taki ciąg nawet logiczny, że rzucamy się śniegiem, a potem z tego śniegu lepimy bałwana i która drużyna zrobi większego bałwana, tak, ta wygrywa. Także te propozycje naprawdę podbiły moje serce. To moje zajęcia, znaczy scenariusz zajęć, które znalazłam, zaczyna się od zagadek. I tutaj właśnie zadam Tobie, Izabela, zagadki. Moja kolej tym razem. Tak, teraz Twoja kolej. Mróz maluje szybki ładnie, zawitała śnieżna pani, drogę nam zasypała białymi płatkami.
Podejrzewam, że chodzi oczywiście o zimę i tutaj znowu z takim lekkim bólem, że my tej zimy tak ostatnio nie widujemy za bardzo, no ale przynajmniej mamy ją w zagadkach. Tak, i przytoczę jeszcze jedną. Gdy panuje zima, to on mocno trzyma, pokrywa wodę zręcznie i szybko lodową szybką. A to pewnie mróz. Tak, tego możemy się spodziewać. U nas już się zaczyna robić bardzo chłodno. Jest już mroźno, szczególnie tak, rano. Tak, tak. Kolejna zabawa to zabawa ruchowa w kulik. I tutaj dzieci przy piosence, na przykład jakiejś zima, zima, albo podejrzewam, że jest jeszcze wiele innych tych zimowych piosenek, improwizują sannę. I tutaj poruszają się właśnie w różnych kierunkach sali, omijając jakieś przeszkody, które możemy im zrobić. I na przerwy w muzyce oczywiście jest zmiana prowadzącego kulik. No i kolejna osoba prowadzi ten kulik pomiędzy tymi przeszkodami. Także na pewno fajna zabawa. I też improwizacja muzyczno-ruchowa. To mi się bardzo spodobało. Fajnie mieć do tego przygotowane śnieżynki takie wycięte z papieru, takiego lekkiego najlepiej, nie technicznego. Puszczamy muzykę i puszczamy te śnieżynki. One tak sobie oczywiście lecą na dywan. Poprosimy dzieci o to, żeby obserwowały tą śnieżynkę i później naśladowały jej ruchy. To jest bardzo fajne. Dodatkowo możemy tutaj fajnie muzyką to rozegrać, że puszczamy coś szybszego, coś wolniejszego i te dzieci oczywiście w danym tempie muszą się poruszać. Także to bardzo taka ciekawa i bardzo, tak, bardzo fajna zabawa. I też zabawa słowna, zimę lubię, bo. Tutaj też oczywiście duża kreatywność dzieci, także też fajnie spróbować. Czyli fajne propozycje zabaw, trochę wyobraźni i myślę, że na co najmniej jeden dzień możemy się zaszyć w przedszkolu w taką typowo zimową krainę z tymi scenariuszami. A oczywiście propozycji jest więcej. Trochę już poszłyśmy w stronę tych wierszy, bardziej zagadek niż wierszyków, ale były to wierszyki. Wierszowe. A obiecałyśmy na początku, że będzie dzisiaj logopedycznie. No i właśnie, wiersze zimowe to są wiersze, w których często nie brakuje takich specyficznych głosek typu szy, czy, dży. To są głoski szumiące, syczące, które w logopedii warto jest ćwiczyć. I łatwo jest to robić właśnie za pomocą tych wierszyków w klimacie zimowym. Oczywiście będą też zawarte w źródłach, czyli w opisie tego odcinka. Nie będziemy Wam czytać wszystkich. Wybierzecie sobie to, co Wam się podoba najbardziej. Ja wybrałam jeden krótki, który wydaje mi się, że właśnie zawiera trochę tych głosek i może być niemałym wyzwaniem dla dziecka. Posłuchajcie. A Ty, Mary, ocenisz, czy był trudny. Dobrze. Starsza Zosia śniegowego stracha się nie boi, ale Lusia mała przy niej coś trwożliwie stoi. Medytuje niespokojnie Burek, też tchórzliwy. Wącha śnieg, czy śmieszny bałwan żywy, czy nieżywy? Podejrzewam, że dla dzieci będzie to dość tak, trudne. Tak, wydaje mi się, że akurat poziom trudności tego wierszyka był troszkę wyższy, ale tam w tym spisie znajdują się również takie prostsze dla młodszych dzieci, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Długo się przygotowywałaś przed? Nie, ja akurat nie mam problemu z wymową takich trudniejszych, wręcz lubię sobie czasem takie bardzo trudne znaleźć. I kolejne ćwiczenie to jest ćwiczenie buzi i języka ze strony Logo Kreacja. I tutaj mamy poszczególne słowa, które pozwolą nam sobie wyobrazić, jakie ćwiczenie właśnie w buzi i w języku możemy zrobić z wykorzystaniem buzi i języka. I pierwsze to jest na przykład snowboard. Tutaj mamy język, który wyginamy na boki buzi. Następnie na przykład sanki. Tutaj jest buzia szeroko otwarta. Język ustawiamy przy górnych zębach i zjeżdżamy na dół, tak w tył podniebienia. I później lepimy bałwana, czyli na boki policzków, lepimy sobie kulę. I jest tego dużo, dużo więcej, także fajnie się tutaj temu przyjrzeć. Oczywiście wcześniej spróbować, ja właśnie jak czytałam, to próbowałam, czy to faktycznie ma sens, ale tak, duży. Więc fajnie się wcześniej przygotować, wytłumaczyć dokładnie dzieciom i tych słów jest na tyle dużo, że spokojnie możemy na pewno z pół godzinki poświęcić na to, żeby przećwiczyć sobie tą buzię i język. Kolejna inspiracja jest już bardziej, powiedziałabym, związana z motoryką i pochodzi ze strony Logokreacja. Zresztą autorka strony Logokreacja była prelegentką Akademii Life Kit, więc nie bez powodu tam zawitaliśmy. I polega na tym, że zawiązujemy dzieciom oczy. Dajemy im kartkę papieru i dajemy im coś do rysowania. No i teraz też można to zrobić na kilka sposobów, bo można znaleźć prosty wierszyk i czytając go dzieciom poprosić je o to, żeby rysowały to, co słyszą w ciemno,
Albo można właśnie znaleźć jakąś zagadkę, taką mniej więcej jak ty czytałaś, i prosić dzieci, żeby też rysowały ze słuchu, ale potem jak zdejmą opaskę, to muszą zgadnąć, co one właściwie rysowały. O co chodziło w tej zagadce? Więc to jest takie połączenie trochę zagadki ze słuchu i takiej trochę z tym rysowaniem. Więc fajna zabawa, dość skomplikowana w sumie, nawet dla dziecka. I potem możemy też dzieci poprosić, żeby jak już zdejmą opaski i zobaczymy, jak nam poszła ta pierwsza praca w ciemno, to żeby na odwrocie strony narysowały już bez zawiązywania oczu po drugim odsłuchaniu wierszyka albo zagadki. Może być przy tym dużo zabawy i śmiechu. Tak, tak, tak. I kolejna zabawa, w sumie też ćwiczenie, to jest ćwiczenie oddechowe. I tutaj z kawałka gazety albo papieru zwijamy kulkę, czyli tak oczywiście gnieciemy. I tutaj możemy ją sobie położyć na przykład tutaj na łokciu i ją zdmuchnąć. Możemy też na kolanie i tak samo zdmuchnąć. Dodatkowo możemy na przykład trzymać na ręce tą kulkę, dmuchać ją i zobaczymy, jak ona daleko poleci. Tutaj możemy narysować jakąś linię na przykład w sali. Dzieci stoją na tej linii i później porównują, jak daleko czyja kulka poleciała. Tak samo możemy to zrobić w przypadku rzucania. Czyli tutaj już dzieci mogą tak samo stać na jednej stronie sali, przerzucać kulki na drugą stronę sali i tak samo porównują, jak daleko dana kulka poleciała. Tutaj już fajnie te kulki pomalować na jakiś kolor, żeby dzieci wiedziały, czyja kulka jest czyja dokładnie. To co, chyba pora na prace plastyczne. No już się nie mogę doczekać. To jest czwarty odcinek i ja jestem bardzo konsekwentna w dobieraniu materiałów, które są w moich inspiracjach, tych, które ja znajduję. Czyli po raz kolejny rolki po papierze toaletowym. Wykonywaliśmy już zamek, wykonywaliśmy już różne rzeczy, a nie wiem, czy wiecie, że możemy wykonać też z limpowana. Także pamiętajcie, żeby je kolekcjonować. Tak, koniecznie, bo obstawiam, że nie jest to ostatnia taka inspiracja z mojej strony, albo z twojej na odmianę. Więc tak, możemy wykonać całkiem fajnego bałwanka i to w bardzo prosty sposób, bo wystarczą nam 3 rolki po papierze toaletowym, które lekko przytniemy tak, żeby każda kolejna była mniejsza. Mhm. I powstaje nam wtedy taki kształt bałwanka. No i teraz te rolki wystarczy ze sobą skleić, pomalować je na biało albo obkleić watą. Tak. Dorysować oczka, dokleić jakiś mały nosek i już mamy super bałwanka, któremu możemy przytwierdzić jeszcze jakiś sznureczek i zawiesić na choince na przykład. Cała choinka w takich bałwankach? Super. To na pewno wyglądałoby bardzo ciekawie. Ja znowu znalazłam również pracę plastyczną i to jest drzewko zimowe. Czyli tutaj potrzebujemy niebieską albo granatową, czarne kartki też będą bardzo fajnie wyglądać, na której malujemy brązowe drzewko, ale tylko takie kontury, czyli tak jakby opadły z niego listki. Gałęzie. Tak, same gałązki. I to drzewo też można wyciąć z brązowego papieru albo na przykład wydrukować już na kartce gotowe i później albo białą farbą, albo białą pastą do zębów też można. Paluszkami rysujemy takie jakby kulki śnieżne na tym drzewku, żeby to drzewo wyglądało jakby było takie oblepione tym białym śniegiem. Bardzo fajna zabawa. Dzieci też na pewno paluszkami bardzo lubią rysować po kartkach, więc to też fajnie tutaj będzie wyglądać to drzewko. Możemy też oczywiście pędzelkiem, ale myślę, że tutaj palce będą ciekawsze opcją. No przy okazji brzmi jak super zabawa sensoryczna. Tak, 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 tak. I kolejna inspiracja, którą ciężko będzie opisać i tak zwizualizować bez zrobienia tego, więc tu też odwołuję Was mocno do źródła, gdzie zobaczycie sobie na ilustracjach, jak to dokładnie wygląda. Jest to też kolejna inspiracja, do której przydadzą się rolki po papierze toaletowym. I co więcej, to są te same rolki, które odcięliście wcześniej, żeby zrobić bałwanka. Bo tym razem potrzebna jest nam dosłownie taka mała obręcz, no już nie musi to być po rolce papieru, ale tekturowa obręcz. I sporo sznurka. Najładniej, szczerze mówiąc, wyglądał będzie taki zwykły, najzwyklejszy sznurek w kolorze sznurkowym, powiedzmy. Ale jeżeli chcecie, to oczywiście mogą to być kolorowe, czerwone, czy tam nawet w wielu różnych kolorach kawałki sznureczka. I z takich dwóch przedmiotów wykonać można przepiękne czapeczki, takie ozdoby też typowo choinkowe, albo do powieszenia sobie gdzieś w sali. A wystarczy to robić biorąc te obręcz i wycinając sobie takie małe kawałki sznurków, zginamy je najpierw na pół, a później oplatamy i przez tę jakby końcówkę nierozciętą przewijamy te dwie pozostałe końcówki. I tak robimy z każdym sznurkiem, dopóki nam ta cała obręcz nie będzie otoczona tymi sznurkami.
i potem wystarczy je tylko związać u dołu, odciąć kawałek i jest czapeczka. Faktycznie. Zobaczycie sobie, opisałam to najlepiej jak umiałam, ale zobaczcie sobie koniecznie na ilustracjach, bo tam widać, że ten efekt jest naprawdę fajny, a praca jest bardzo prosta. Ja się skuszę na pewno, na choinkę. Będziemy próbować. Tak. Ja znalazłam bałwanka, fajny bałwanek wykonany z patyczków do uszu, do takich kosmetycznych też. Fajnie tutaj zakupić patyczki, które mają papierowe, te takie no, patyczki właśnie, zrobione z papieru, bo po pierwsze bardzo fajnie będzie je się wyginać, a tutaj potrzebujemy to, a po drugie, no wiadomo, jest to zdrowsze dla, lepsze dla środowiska. Tak. I tutaj do tego też nam będzie potrzebne albo kuleczki styropianowe, najlepiej w różnych wielkościach, bo będziemy układać z tego bałwanka, czyli dwie albo trzy, albo gąbka florystyczna, taka, do której wkładamy kwiatki. Tutaj też właśnie w kształcie kuli i trzy różne wielkości. W tą gąbkę albo w te kuleczki styropianowe zginamy tak patyczki na pół i wkładamy je sobie w tym, w dookoła tych kuleczek. Wtedy ta cała kulka z tej gąbki florystycznej tworzy nam się z tych patyczków, z tych pałeczek. I jest to taka biała watka, także ten bałwanek naprawdę świetnie wygląda. Dla cierpliwych. Tak, dużo pracy, ale naprawdę efekt jest tak, cudowny. Efekt będzie super. Tak, też oczywiście dwie pałeczki musimy pomalować na czarno, żeby zrobić z nich oczka. Jedną na czerwono, żeby był nosek, no i jeszcze usta możemy albo dokleić, albo tak samo pomalować po prostu na czerwono. O, i jeszcze guziczki dokładnie. No i jakieś dwie gałązki, które gdzieś znajdziemy jako rączki, kapelusik też możemy jakoś dokleić już z papieru i prześliczny bałwanek wychodzi naprawdę. Super, też fajna ozdoba. Taka nawet na prezent dla kogoś byłaby bardzo fajna. Mi jeszcze przychodzi do głowy teraz, że nie odnosisz wrażenia, że cokolwiek, co byśmy nie zrobili, nie obkleili zimą za pomocą waty, będzie bardzo zimowe, tak, będzie tak. Fajną pracą plastyczną. Już gdzieś tam wcześniej wspominałam, że właśnie tego naszego bałwanka z tych rolek można by obkleić, ale bardzo fajnie też dzieci bawią się wykonując proste prace plastyczne, czyli na przykład jeżeli wydrukujemy sobie jakiegoś, nie wiem, pingwinka na przykład, który będzie miał biały brzuszek obklejony watą, to już jest świetna zabawa i już jest naprawdę fajny efekt tej pracy. Wata też zawsze może nam imitować no chociażby śnieg. Możemy z niej też postarać się ulepić jakieś mini bałwanki. Można z nią naprawdę dużo, dużo zrobić, więc chyba fajnie na tę zimę zakupić sobie zapas waty do robienia prac plastycznych. Do wszystkich tych takich krajobrazów też zimowych możemy wykorzystać folię aluminiową jako lód, także to też będzie fajnie wyglądać. Na dzisiaj od nas to wszystko, ale tak jak wspomniałam na początku, macie jeszcze od nas do pobrania darmowe karty pracy związane z zimą, śniegiem, mrozem, więc mam nadzieję, że również posłużą Wam bardzo fajnie na zajęciach. Ja odsyłam Was jeszcze na nasz Facebook, Akademia Life Kit, także tam też zamieszczamy dużo materiałów, więc warto tam być. No i tam będą się pojawiać kolejne odcinki, a to mówi samo za siebie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.